sooner if live buggers didn't keep climbing back out. How many times have I asked that only cadavers take the long drop? Witam serdecznie. Jesteśmy z powrotem w grze Dishonored w kolejnym odcinku. Mamy się przedostać przez tą bramę, ale mamy jakichś dwóch typów tutaj. I mamy tam chodzącego tego na platformie. Ja tak się zastanawiam, czy tych na platformie nie dałoby rady załatwić skacząc na nich. Kurde, bo przecież muszą być jakoś do załatwienia. To nie są tak nieśmiertelni. Tylko jakby można było, do nich wskoczyć. Dobra. Zobaczmy, czy mamy to. Gdzie tych dwóch tutaj co było? Gdzieś są w pobliżu. Przejdźmy. Tam poszli, oni gdzieś tu łażą. Przejdźmy tam na tamtą stronę, tylko tędy. Tam jest taki patent. O. To jest chyba przejście. Okay, great, smart guy. And what do we do when we hit the wall of light on what short gate? We'll be fried. We can worry about that when we get there. I don't hear you with any better ideas. That's because you've got fat in your ears. Those tall boys are just waiting for a chance to cut loose. We get power to their lights, and they'll go off to hunt plaguers. We can slip right past. Kill what, a dozen people? I didn't get into this to kill them. If only you knew how to tie up a bow. We need to make a hunt. That guy in the mask I saw, he came up from the dry canal. That's Wayland here. They're bad. Okay, okay. We'd better make sure the coast is clear before we pack up. Don't want to get caught with our pants down. I don't care if I'm wearing pants or not. As long as I get out of here. Kluczba. Kurde, ktoś mnie zauważył jednak. Miało być po cichu. Tamtego ładnie zrobiłem, tego podchodzę i tego nie mogłem zrobić. No, coś takiego. No i teraz tego ten Talboy, tak? To się tak nazywa. Jak go żeśmy ograbili? Jak żeśmy ograbili, to co tutaj takiego może być? Coś tu mamy. No, to się przyda. Możemy wstać, może. Przeczytaj. Coś takiego. Eliksir sokołowa. No ale my nie będziemy tutaj już wracać chyba, to sobie podnieśmy go. No i... Nie, tu, nie tu. Tam jest ta brama. Jak tam się dostać? O nie, tędy.
Gdzie tych dwóch jest, co tu chodziło? Nie, 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 bo nas zauważy chyba. Jakby na niego wskoczyć? Co tu jest? Pociski. Dobra, tego mamy za dużo, znaczy się. Jak załatwić tego boja? Co my mamy? Czym my dysponujemy? Nie wiem, czy granat go zabije. Tylko teleportacja, jakby go zabić. Jak na niego wskoczyć, żeby go zabić? No bo w to trzeba byłoby przymierzyć. No musimy coś spróbować, jakąś opcję musimy zrobić. Tam chyba się nie da przejść. Mimo wszystko. Spróbujmy z tym ładunkiem, chociaż coś mi się nie chce wierzyć, żeby to styknęło. Żebyśmy spieprzali, gdyby coś. Jest drugi. Dwa chodzą. Ciekawy jestem, czy ja coś mu zrobiłem trochę, chociaż trochę. Teraz się nie przekonam. Trzy są tam. Przyznaję, sposób, jak się ich pozbywać. Chyba najlepiej będzie wskoczyć może na niego. Na łańcuch żeśmy wskakiwali. Raz próbowaliśmy granatami, nic to nie dało, więc do tego nie za bardzo wiem, jak do tego podejść. Te bełty zapalające, to może by coś dało, ale... Właśnie tak tu żeśmy strzelili, to by zapaliło ten tran i był wybuch, ale nie mamy. Ale on już nie ma z tyłu tego. No, zobaczmy tego drugiego.
a granatem go. Zobaczymy, czy go... Kurde, zrzuciłem granat. Tędy też można przejść, to dobrze. Wow, i to było dobre. Tam gdzieś dalej można przejść, ale zobaczymy, co tu jest. Kasa. Co mi po kasie, jak ja nie mogę nic za to kupić. Tu nie ma ciekawego. Jakbyś mnie tu zauważyć, troszeczkę zauważył. Nie no, muszę znaleźć sposób na to, żeby ich się pozbyć. Nie za bardzo wiem jak. Ale daleko skoczyłem, że aż wpadłem w dziurę. A tu nic więcej nie ma. Kurza twarz. Tu się... Można przemieścić. No ale co to mi daje? Tu mogę wejść na to i tu jest jakaś zbiornik. No. Coś mamy pomału. A jakbyśmy w to strzelili, czy to wybuchnie? Zobaczymy. Za daleko, nie dojdzie. Kurza dupa, tak daleko jestem. Ginął. Czyli można załatwić nawet strzałkami. Byle tylko z bliska.
załatwiłem, ale ile strzałek poszło, no to... Coś tam zostaje po nich. Moment, za dużo strzałek to idzie. Może sobie wybierzmy. No i proszę bardzo, strzały też dają radę. 5 poszło aż. No i co, nic po nich nie zostaje? O, to niedobrze. Muszą być kolejne. Dobra, przejdźmy z powrotem tam, skąd żeśmy przyszli, bo ja muszę sobie wziąć troszeczkę rzeczy. Ta ściana światła chyba mnie zabije, nie? Musiałbym ją wyłączyć. To może ją najpierw wyłączmy. No co jest, tam nie wejdę? Momencik, musimy tam jakoś wejść. No nie ma tak, żebyśmy nie wyszli. To żeśmy zrobili, ale jak tam przejść dalej? Tam jeszcze dwa chodzą. O ja pierdziele, a skąd to się wzięło? No tu mamy... jeżdżący pociąg. Tam jakiś sznur jest chyba. Zobaczmy, niech to pojedzie. Pojechał tam. Wraca z powrotem. Nie chcę, żeby mnie tu zmiotło. Generalnie, jak jedzie, możemy być... A, jest tu przejście jakieś. Jeszcze jest serwisowe. Kurka wodna. Nie zauważyłem gnoja. Troszeczkę żeśmy dostali po. Musimy pójść na tamtą drugą stronę. Z tamtej strony musimy zobaczyć, co się dzieje, bo tu trzeba wszystko obejrzeć. Nie mam specjalnie strzałek, żeby ich pozabijać, bo tak jak zabiję, to zaraz następne przyjdą właśnie. O to chodzi. Muszę ich jakoś ominąć i tam się dostać. W tamtej części. Zobaczyć, co tam jest. Skąd oni się tu znaleźli? Przecież było ich tylko trzech. Trzech załatwiłem, a nagle dwóch następnych.
Jak ja tu wtedy weszłem i wyszłem? Tutaj, aha, tu jest to. No i teraz możemy to wziąć, dobra. Włączyliśmy tu, czy nie włączyliśmy? Co to jest tutaj? Zarażeni. O kurde. Okej, dobra, wchodźmy tu.
mamy strzałki, aż sześć zapalające, ale ja myślę, że sobie po prostu pójdziemy już teraz na spokojnie. Ominijmy te. Coś tu jest. Nie, to dla szczurów, tak byśmy mieli. To, że możemy być szczurem. Chociaż tutaj ten bok mnie tutaj interesuje. Chciałbym tutaj dojść jakoś. Mam nadzieję, że jakoś tu się dotrzemy. Nie mogę na to wejść? Nie mogę, mogę na to tylko ewentualnie wskoczyć. Jako... Nie no, pod wodą jestem. To są jakieś te wyliczenia, są tak kiepskie. Zobaczymy, czy z tyłu, jakby nam tak odwrócił się. Dobra, przemknijmy tak, jak żeśmy przednio to zrobili. Srał ich pies tam. No, bo za blisko żeśmy podeszli. No w końcu, kurde. O, uzbrojenie. Co my żeśmy trafili? Takiego. O, poprzednio i nam nie padały takie uzbrojenia. Czy coś to jest takiego? No, nic więcej nie ma. Dużo hałasu o nic, jak gdyby powiedzieć. No dobra, ale mieliśmy sobie pójść. Myślałem, że coś tutaj jeszcze z nich wypadnie. Tu chciałem pójść zobaczyć, bo to tak, tam żeśmy wchodzili. A tutaj cała ta strona została niezbadana. I tutaj, jak widać, nic nie ma, czyli musimy przejść na drugą stronę. No dobra, tylko jak przejść na drugą stronę, to trzeba chyba iść tamtędy. To wszystko żeśmy obeszli. Nic tu takiego nie ma i musimy pamiętać, że tam jeden jest i czeka na nas. No taki odcineczek troszeczkę mocniejszy, powiem, pod kątem takim, że trzeba trochę nakombinować się. Tu światełko nam się świeci pod tym jednym Talboy, tak to się chyba nazywa. To jakaś decha leży. Bełt, o, bełty nam się mogą przydać bardzo mocno. No kurka wodna. No tutaj było do wzięcia. Popatrzcie się, ale do czasu nakombinować. Gdzieś tam widziałem, że jest, a nie mogę go wziąć. A tutaj po tym, co żeśmy tego załatwili, czy coś tu zostało?
tym nic nie zostało. Dobra. Trochę mnie kosztowało to zdrowia i wszystkiego, to przejście. 7, 2 więcej niech będzie. Tu jest też jeden ten gnój, tylko gdzie on jest? Aha, to żeśmy wyrzucili, to dobrze. No, tylko ten został tam. Musimy przejść go. Do tej alei serwisowej. Czym? 7 pocisków. Próbujmy. Z czegoś trzeba zacząć. Wiemy, że on tu jest, wprasowany gdzieś w ścianę. No, on stoi. Jak widać zresztą. Może tak zatrzymanie czasu? To było bardzo ładne. Górą jeszcze można było przejść. No kurka wodna, dziada, nie mogłem ominąć. No widzicie, jak to jest? Dobra, gdzie my jesteśmy? Czy coś tu możemy... Jakieś plusy, minusy by nam się przydały troszeczkę. Tak, boję to takie nie za bardzo ciekawe. Rubież starego portu. Dobra, chodźmy. Nieciekawie to wygląda. Wróć do pubu. No co ja mam tam zrobić? Przecież oni mnie wyrzucili stamtąd. To co ja mam tam wracać? Wejście do kanałów. Co to jest? No właśnie, znowu nic nie wyłączamy tego, czy coś tam, jakieś runy gdzieś w pobliżu. Zapominam o tym po prostu, a te runy się mogą nam przydać gdzieś. O, już się nam pokazuje. Runa 100 metrów. Wejście do kanałów 40. Amulet kościany. A stąd coś my przyszli. Może coś jeszcze znajdziemy. No nie wiem, do czego to nam potrzebne, no ale niech będzie. 40 metrów i pod ziemią, to ja tam niżej przecież nie zejdę. Chyba, że tu gdzieś jest zejście jakieś.
za tym jest. Czyli to nie jest tu. Dobra, chodźmy. Byłoby dobrze znaleźć. Tak jak poprzednie jakieś rzeczy, co byśmy mogli sobie uzupełnić. No to chodźcie, panowie. Dobra, chodźmy tędy, bo tam wyskoczyli, jak tylko dałem hałas. A tu... jest też jakieś przejście. A, dokładnie w to samo miejsce wyszedłem. Tu biegli. A tu jest wejście do kanałów. Ale my zobaczmy, co tam jeszcze jest. No to samo wejście do kanałów, nie wszystko. Tutaj trzeba wszystko zbadać. I co, i to wszystko, nic więcej nie ma? Dziwne to trochę takie. No wejdźmy do tych kanałów. Mam wrażenie, jakbym coś jeszcze nie zrobił, ale nie wiem dlaczego. Coś długa misja, ale taka też nie do końca jest opisane, co mamy zrobić wszędzie. No, nareszcie są jakieś rzeczy się znalazły, które się mogą przydać. I to raczej na pewno. Się zamyka od razu. Nie tak. Czyli jesteśmy tu, co potrzeba. Tacy. No i musimy jakoś inaczej stanąć chyba. No tutaj. No jakoś tak dziwnie. Chcę to zrobić, żeby... Właśnie w ten sposób chciałem to zrobić. Znowu kanały. Wish I had a last swig of whiskey. You're the mask guy's been taking down all the lords and ladies. No way through this gate unless you've got the sewer key.
Only one place to get that key, and I wouldn't go there. Not for all the gold in Dunwall Tower. Not again. Maybe you could pull it off, though. Something attacked us in the distillery. It used the rats. I know it sounds crazy. And then it run back under the streets. So we come down here to kill it. Slackjaw leading the way. Went bad. I barely crawled out. Don't know what happened to Slackjaw. He had the sewer key, though. It was a fog. And then rats. Rats everywhere. Slackjaw chased him deeper into the sewers. Potrzebny klucz do kanałów. No i dobra, już wszystko wiemy. Klucz do kanałów. Like a nightmare. Something came up and started attacking. Slackjaw still in there. Kill it. To cholerstwo znowu tu jest, kurde. Czym by to załatwić? Gdzie to jest? Aż tam. To musimy szybciutko się dostać. Te butelki mi do niczego nie potrzebne. Tu nie ma przejścia, i tak musimy dołem pójść, z tego wynika. To sobie zbierzemy tutaj z tego. A jeszcze jeden powinien być. Gdzie jest jeszcze jeden? No gdzie jest kasiorka? Gdzie? No właśnie, ograb. Gra nas z nami sobie pogrywa. Zabijemy dwóch, dostajemy kasę za jednego. Niedobrze. Kurde, save jest jakaś. I to coś tam musi być w tym save'ie, chyba runa. Nic tu nie pisze, trzeba przeglądać wszystko na sprzedaż. Wymagany szyfr. Właśnie o to chodzi. Teraz znajdźmy szyfr do tego. Nie takie proste. Patrzę, czy jakieś cyferki nie są gdzieś tutaj, tak gdzie indziej, wiecie o co chodzi. Pomalowane. Klucz do kanałów jest tam, zaraz pójdziemy, ale tu jest przejście. Się nie okazało, że to coś jeszcze można znaleźć. Aha, to jest podpora, żeby nie było przejścia. Dobra. Wiemy wszystko. Dobra, weźmy sobie troszeczkę
zdrowia, bo możemy nie przeżyć tego wszystkiego. O właśnie, się czai gnoi tutaj na nas. Już załatwiłem go. Są gnoje. No i dobra, jak teraz z nimi walczyć? Najlepiej by było chyba, no, przejść za mało troszeczkę. I za dużo ich naraz jest w kupie. Jeszcze jeden został. Tym sposobem za dużo tracimy rzeczy. A gdzie to ograbić mamy? Podnieś właśnie. Jedno tylko? Sobyteńko. Dobra, musimy tu gdzieś popłynąć. Taki kawał drogi muszę iść po klucze, potem będę wracał? Ostrze sprężynowe. Ja tego raz użyłem i to nawet dosyć dobra pół... Nice and sharp to cut into your skeleton, Slackjaw. Nice and sharp. There's my love. Are you ready to help get Slackjaw's bones? Granny has some birthday gifts for you. I've been saving them up in case you ever came back to me. Not going to help Granny? Well, I'm disappointed. You better leave. Look around. There's a cameo of a young girl. It's her. Destroy it with the furnace. Says in one of her books it's the only way to get rid of her forever. I know the... But don't look like her. But it's supposed to be her when she was young. That's where she gets her powers. Throw it into the furnace, burn the cameo, and you kill her. Do, dearie. Well, it's not enough. Bones of the great Leviathan. You can't kill her with a sword. Not with a sword, you can't. You think you're going to save him? He's not worth it. Now Granny is going to kill so many you, rats. Just like you all the others. Them all.
What's wrong? Can't you find me? Put that shit up. No dobra, ale my teraz mamy taką akcję, że nie wiem co... Aha, tu mamy, uwolnić go trzeba. A jak to włączyć? It's the cameo. The secret is in the cameo, just a piece from an old necklace, understand? You're a fool. A fool. And now you're going to die. You will die, and I'll carve spells into your ribs. What's wrong? Can't you find me? What will I write on your skull? That you were a fool. Come, my treasures. Come and see. Co ja mam zrobić z tym piecem? Nie mam już tych kurka wodna. What will I write on your skull? That you were a fool. For you, Granny doesn't need rest. Dobra, tyle żeśmy narobili, że już będziemy mieć tutaj trochę dłuższy odcinek, ale trudno się mówi, musimy to skończyć, bo to jakoś tak dziwnie by to było. Wanna know something funny? When we were kids, we were all scared of Granny Rags. Thought she was a terrible witch. Then we grew up and figured she was just a sad old lady. We were right the first time. Now ain't that funny? I owe you. This won't even the score, but it's all I got left. Luck to you, Corvo. No i dobra, i to sobie w tym miejscu zrobimy przerwę z uwagi na to, że naprawdę nie wiem, co mam dalej z tym wszystkim. Przedostań się do pubu, wróć do bramy kanałów. Muszę zobaczyć, co sobie z tego będziemy robić. Ale mamy teraz już aż 3 runy. I co, może to opętanie? Krótko przyjmujemy.
Muszę się zastanowić, które nam teraz będzie lepsze. Czy opętanie? Czy przywoływanie? O, to może być dobre, że przerzucać. No to na tych chodzących potem może być dobre. A muszę się nad tym zastanowić. Dobra, nie przedłużajmy, bo ten odcinek będzie naprawdę bardzo długi. Dziękuję bardzo, kłaniam się.